Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Top Style. Dzisiejszym gościem jest Ania. Ania zajmuje się sprzedażą online na Facebooku, Instagramie oraz posiada swój kanał YouTube. Ania prowadzi swoją działalność, swoją sprzedaż kobiecej bielizny, biżuterię, ale o tym wszystkim opowie sama. Dzień dobry Aniu, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do studia. Dzień dobry, witam serdecznie. Aniu, z czym do nas dzisiaj przyjechałaś? Dzisiaj przyjechałam, żeby pokazać trochę bielizny, w sumie to, co kobiety potrzebują, czyli bieliznę, skarpetki, piżamki, trochę ładnej biżuterii, no i tak inne rzeczy, które jeszcze dodatkowo sprzedaję. Wszystko, co kobiety uwielbiają, kochają, dokładnie, opowiemy, pokażemy dzisiaj. Również Ania jest pod firmą Blink Blink, tak, to jest bardzo ważne. I zaczynamy. Proszę, może na początek pokażemy, właśnie, co byś chciała na początek nam pokazać? To znaczy możemy zacząć od powiedzmy majtek, które są jest bardzo duży przedział, bardzo dużo rodzajów, różnych wzorów, różnych materiałów, różnych kroi, które trafiają powiedzmy do klientek, bo każda lubi coś innego, jedne wolą koronki, ktoś inny woli bawełnę, czy tam bambusowe majtki, czy jedne z wysokim stanem, jedne normalne, dlatego no jest tego bardzo, bardzo dużo jest ten powiedzmy zakres. Co najbardziej lubią kobiety nosić? Co kupują u ciebie? To znaczy tak, to jest uzależnione od klientek. Są klientki, które naprawdę tylko na przykład noszą stringi czy tam string tanga. Są klientki, które uwielbiają bawełnę i tylko się w tej bawełnie, powiedzmy, kupują tą bawełnę. Naprawdę to zależy od klienta i od tego, panie, które są troszeczkę powiedzmy przy tuszy, to tęższe, wolą taką, takie tęższe, wolą bieliznę, która troszeczkę tuszuje te rzeczy, które, które nie powinny być, że wyszczupla, czy tam zakrywa, bo no jednak czułem się w tym bardziej komfortowo. Zaczynamy od majtek. Moje pierwsze pytanie jest bielizna modelująca. Co mogłabyś o niej powiedzieć i również przywiozłaś nam ze sobą i chciałabym, żebyś nam pokazała. To znaczy, jeżeli chodzi o bieliznę modelującą, też są różne modele. Modele są różne materiały. Tutaj akurat przywiozłam trzy modele. Jeżeli chodzi, to mamy coś takiego. To są majtki wyszczuplające z bardzo wysokim stanem dla pań, które lubią. Mimo to troszeczkę koronki powiedzmy mieć, czy tam z przodu, czy z tyłu, ale są bardzo, bardzo wysokie, czyli nawet do jakiejś sukienki, czy czegoś, żeby to się nie zwijało, ważne właśnie, jest. Bo to jest problem przeważnie w takiej bieliźnie, że to się, że ona się zwija. Tak, dlatego bardzo często najlepiej trzeba zwrócić uwagę, żeby jednak ta część u góry była troszeczkę grubsza. Często są tu takie gumowe paseczki, jak czasami, czasami mamy w skarpetkach, albo w majtkach, czy tam gdzieś, czy w ponczochach, że to jednak trzyma. Są też takie specjalne, jest majtki, które mają tu takie plastiki wstawione, one nie przeszkadzają, a jednak trzymią tą, powiedzmy, tą figurę i nie spuszcza. To jest bardzo ważne. Powiedzmy, to nie teguje na dół. Nie? Czyli musimy zwracać uwagę właśnie na gumeczkę u góry, jak kupujemy taką bieliznę wyszczuplającą. Dokładnie. I plastik po bokach. Dokładnie. Ważna też jest rzecz, jeżeli są osoby bardzo niskie, powinny zwrócić na to uwagę, żeby całkiem takich wysokich na przykład majtek nie kupować. Wtedy coś troszeczkę z niższym stanem, bo po prostu czasami ten tułów jest za niski i nie są ma tego miejsca, po prostu są za długie. Tak. Dlatego wtedy wchodzi taki model powiedzmy w grę, bo one też są ok, ale nie są już takie wysokie. I tutaj mamy akurat ten model, w którym są wszyte te takie plastiki. Które i one po prostu to usztywniają, że te majtki nie opadają. Nie opadają na dół. To jest bardzo ważne. Tak. To jest właśnie ten problem. Czasami się usiądzie i one się wtedy zbijają. To jest właśnie ten problem. To jest ważne. Nie? No i w sumie bardzo lubiane i bardzo fajne jest, tu mamy akurat w formie string tanga, bo są też panie, które mimo to lubią mieć wyszczuplone, ale nie lubią na przykład nosić normalnych majtek, czy tamten. Dlatego stringi. To jest fajne.
I bardzo często jak do sukienek albo coś jest fajne, że to są majtki, które są bezszwowe, nie mają powiedzmy tam zszyć, że to się po prostu nie odbija. Tak, bo to jest bardzo ważne, ponieważ czasami są obcisłe sukienki i wtedy niestety się majtki odbijają i to nie wygląda fajnie. Dokładnie, przy sukienkach albo jeżeli ktoś na przykład lubi bardzo nosić leginsy, czy takie obcisłe bardziej spodnie albo coś, no to później to nieładnie wygląda, zgadza jak z tyłu się. Tam te majtki się odbijają. Zgadza się. Również masz koronkową bieliznę, koronkowe majteczki. Co mogłabyś o nich powiedzieć? To znaczy akurat ja pracuję z dwoma, trzema konkretnymi firmami, z których kupuję te majtki. Fajne jest, bo to też bardzo często klientki pytają, niektóre się boją tej bielizny koronkowej, że ona będzie sztywna, twarda, że będzie gdzieś tam uwierała. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby ta koronka była też bawełniana, była mięciutka, podatna, bo też jest problem, na przykład jeżeli ktoś kupuje tam majtki i ta koronka nie jest podatna, się nie rozciąga, więc bardzo wtedy trzeba na numerację zwracać uwagę, bo jednak ona się nie poddaje. I mi bardzo na tym zależy, żeby jednak ta koronka była mięciutka, fajna, żeby to naprawdę do tych klientek było. Ponoszenie takiej bielizny. Dokładnie, żeby to tam nie uwierało, nie tegowało, to jest bardzo ważne. Powiedz, z jakimi firmami pracujesz? To znaczy ja głównie staram się, właśnie Hanna to jest taka typowa firma, z którą zaczęłam współpracować, bo mam też dużo powiedzmy kompletów też, bo są panie, które lubią bardzo komplety, czyli mieć ubrany ten stanik i majtki z tego samego koloru, wzoru. Dlatego głównie to jest Hanna, głównie to są firmy z powiedzmy z Włoch. Później jest firma Bella Rosa, to też jest bardzo fajna firma, z którą po prostu, z której są klientki zadowolone, dlatego staram się to im dostarczyć. Co jest ważnego w noszeniu bielizny majtek? Co jest ważne, mi się wydaje... Jak dostosować taką bieliznę do siebie? Mi się wydaje tak, ważna rzecz jest, żeby ta bielizna nie była za ciasna. Po prostu, żeby nie uwierała, żeby była naprawdę dopasowana. Są osoby, które lubią luźniejszą bieliznę, czy tam, żeby te majtki były luźniejsze. I mi się wydaje, że każda klientka dobiera to do siebie, tam taki komfort, bo tak jak powiedziałam, są osoby, które lubią bawełnę i się w tym dobrze czują. Są klientki, które na przykład lubią majtki z wiskozy, bo one są, ich praktycznie nie czuć na ciele, jak to się mówi, to jest drugie ciało, druga skóra. Dlatego to jest ważne. No i żeby naprawdę tej bielizny nie kupować za małej, bo z jednej strony to... Nieładnie też wygląda, zależy jak coś tam bierze i uciska, i no to jest dyskomfort. Dyskomfort. Jeszcze wrócę do majtek koronkowych. Jak prać? Bo czasami my kobiety pierzemy niewłaściwie i po prostu ta koronka się rozpada. To znaczy, no i się psuje się taka bielizna. Ja powiem tak, no głównie no nie jest źle, jeżeli to są rzeczy takie bardziej delikatniejsze, to jest tak samo jak ze stanikami, czy ten, żeby prać jednak w tych takich ochronnych woreczkach albo w rękach, taką powiedzmy już taką delikatniejszą tą bieliznę, nie? Jeżeli to jest bawełna, no to można prać tam normalnie w 60 stopniach, czy tam normalnie bawełniane, jak się bierze bawełniane rzeczy, ale ja mówię koronka... Powiedzmy teraz koronka i na przykład wrzuci pani BH, który ma haftki i ten, no to jednak może jedno, drugie pociągnąć i to niszczy się po prostu. Dobrze, to temat majtek mamy już powiedziany. Teraz przejdziemy do staników. Staników też mamy, w sumie jeżeli chodzi o staniki, jest bardzo dużo modeli, jest bardzo dużo rozmiarów. Też przeróżne, z przeróżnego materiału. No, jest ten wybór naprawdę bardzo duży. Co lubią ubierać Polki? Jaką bieliznę? I tu też mamy znowu tak samo jak z majtkami. Są panie, które lubią powiedzmy te staniki takie koronkowe, ładniejsze. Są panie, które wolą takie bardziej uni, że tam nic nie ma, że po prostu, mi się wydaje, w lato bardziej są takie te uni,
bardziej ludzie pytają o nie, czy tam kobiety pytają, bo się ubiera tam jakiś tam podkoszulek czy bluzkę, jednak ta koronka spod spodu przebija i to czyli też nie... komfortowo muszą się dokładnie. Czuć. Dokładnie. Jakie są rozmiary BH? Ponieważ również mówimy staniki, biustonosze, również BH. Jakie są rozmiary? Rozmiarów jest praktycznie bardzo dużo, bo to wszystko zależy od tego. Najczęściej się mówi takie, zaczynają się tam, jeżeli chodzi o podbiustem, od 65 i później idą wzwyż. Tak samo miseczka ma różny rozmiar, bo jest od AA, czyli takie naprawdę bardzo malutkie, do... W górną półkę idziemy bardzo wysoko w dzisiejszych czasach, bo już się ma KG i naprawdę ten alfabet jest bardzo wysoko. Jak dobrać biustonosz do swojej figury, do swojego ciała? To znaczy... Jak powinno się zmierzyć? Jeżeli chodzi o pomiary, w ogóle dobrać swój rozmiar, bo to też bardzo często jest problem. Ważne jest, żeby dokładnie zmierzyć sobie, powiedzmy, pod biustem, bo to jest taki pierwszy pomiar, który się robi, to jest pomiar pod biustem. Nie powinno się tego robić za luźno, bo jednak ten BH musi przylegać do ciała, czyli powinno się to tak robić, powiedzmy, na wpół wdechu, dość mocno przyłożony do ciała, w tym miejscu, dokładnie od razu pod piersiami, to jest taka, powiedzmy, ważny wymiar. I on się też tam różni, bo są na przykład czasami w BH mamy, to jest zawsze jest 70, 75, 80, zawsze o 5. Jeżeli ktoś tam ma, powiedzmy, wyjdzie mu teraz 60, powiedzmy na przykład 82, więc zawsze się mierzy w dół. Czyli przy 82 jest to 80, albo nawet można wypróbować 75, taki przykład, nie? Również można u Ciebie kupić komplety, czyli stanik plus majtki. Dokładnie, tak też można, ja mówię, są klientki, które to lubią właśnie się ubierać, nawet bieliznę ubrać pod kolor, to też fajnie wygląda, że są właśnie takie komplety. Przywiozłaś do nas, do studio również komplety, może nam, proszę, zaprezentuj. Mogę pokazać parę. Tak, poprosimy. Parę przykładów, co akurat ja sprzedaję i na co klientki zwracają uwagę, jeżeli chodzi o bieliznę. Bardzo fajne, takie powiedzmy dekoracyjne, troszeczkę z koronką, do tego przeważnie majtki, ale to znaczy majtki zawsze są pod kolor, zawsze gdzieś tam się to powtarza, żeby to ładnie wyglądało. W różnych kolorach, bo kolorystyka w bieliźnie też jest bardzo, bardzo różnorodna. Majtki tak samo, są normalne majtki, jest bielizna na przykład ze stringami, czy tam z innymi. Ja mówię, no tego jest naprawdę tak bardzo dużo, tak parę modeli przywiozłam do pokazania. Są klientki, które lubią kolorową bieliznę, czyli gdzieś tam coś tam jest dokładane z innego koloru, jednokolorowe. Czy również dobierzesz, ponieważ czasami jest tak, że majtki nie pasują, a stanik lub odwrotnie, czy można u Ciebie również dopasować? To znaczy czasami zdarza się, bo ktoś ma na przykład bieliznę, raczej u góry BH jest większe albo potrzebuje większe majtki. Staram się coś dobrać w tym kolorze. Nie zawsze to tam akurat tak się uda, ale staramy się dopasować to klientkom, żeby jednak ten kolor był, czy było coś podobnego. Zawsze tam jakieś rozwiązanie się znajdzie. Są też takie normalne staniki, powiedzmy, bo to też jest na przykład normalny model. Bardzo lubię współpracować z tą firmą Karolina. Mają bardzo fajną w ogóle bieliznę i BH z różnych wzorów, różnych kolorów. Klientki też bardzo często pytają o bardotki. To są znowu staniki, które są bardziej takie proste, żeby bardziej wyeksponować też górną część piersi. No i później na przykład sportowe BH, to też jest takie, są panie, które na przykład nie lubią fiszbin, tych usztywnień i tego, to też jest bardzo fajne. Albo panie, które w ogóle lubią takie bardziej sportowe, bez niczego, które się normalnie zakłada, oczywiście z poduszkami.
Albo dla tych młodych dziewczyn, które lubią w lato wyeksponować to, co mają, mają fajne figury, no to znowu są takie koronkowe, ładne. To też jak przychodzi sezon lata, to bardzo często i bardzo chętnie kupują. A co powiesz o stanikach, które nie mają usztywnienia? To znaczy tak, też należy taki stanik dobrze dopasować, dopasować do ciała. Są klientki, które to lubią. Niektóre panie kładą komfort na to właśnie, że różnica jest między takim stanikiem, który ma jednak te fiszbiny na dole, że on tą pierś podnosi, ona jest wyżej, bardziej jest taka usztywniona, ale są też panie, które lubią, lubią po prostu, im to przeszkadza i... Komfort. I wolą tak inaczej mieć ten komfort, nie? Dlatego to jest w sumie taka różnica. Dobrze, zapraszam do mnie. Również masz kompleciki, które tutaj przywiozłaś również. Ja tutaj może Państwu... to jest piżamka. Także możecie sobie Panie zobaczyć. Można również u Ciebie taki zakupić. To jest piżama, ale zapewne nie tylko taki model i kolor. Dokładnie, to jest tylko jeden przykład, że oprócz bielizny są to też piżamki czy koszule nocne i tu jest akurat atłasowa, ale można tak samo, bardzo, bardzo fajne, komfortowe piżamki są z wiskozy, bo wiskoza bardzo fajnie oddycha, dlatego jest chętnie kupowana i miła do ciała, ale również i bawełna i do tego dochodzą czasami komplety, szlafroki, takie rzeczy, że naprawdę ten asortyment jest duży. Ale również przywiozłaś, co ja osobiście uwielbiam najbardziej, skarpetki. Tak, to jest... Także ja może pokażę. I są bardzo, bardzo fajne. Ja tutaj Państwu pokażę. Sobie zobaczycie z misiem. Proszę bardzo. Tak. I serduszka. O, proszę bardzo. Także ja uwielbiam skarpetki, mam ich mnóstwo w domu, ale mamy również biżuterię. I teraz może powiemy coś o biżuterii, ale jeszcze zanim przejdziemy do biżuterii, również przywiozłaś do nas staniczek. Powiedz nam o nim, ponieważ ja pracuję w branży modelingowej, więc znam ten model, bo to jest bardzo wygodny i praktyczny dla modelek. Proszę, ja może Wam pokażę, a... Aniu nam opowiedz. To znaczy, to są takie fajne powiedzmy BH dla pań, które lubią bluzki albo lubią coś z otwartymi plecami, albo jak jest ładna sukienka, gdzie jednak te ramionczka przeszkadzają, a chce się mieć ten komfort, żeby coś tą pierś trzymało. Tak. Dlatego one są bardzo fajne, bo fajnie, naprawdę są sprawdzone, fajnie trzymają się piersi i też idą do rozmiaru aż E, czasami, czyli nawet ten większy biust, te są akurat z regulacją, czyli można jeszcze sobie z przodu je regulować, żeby albo bardziej to ściągnąć, albo rozszerzyć. Ważne jest przy takich BH, żeby one były w konkretny sposób przechowywane. Jeżeli ja mogę tu może pokażę, jak to się otworzy. One w ogóle jak przychodzą, jest w środku taka folia. Tak. Bo pod tą folią jest klej. I ważne, jeżeli się taki BH ściąga, żeby tą folię z powrotem przykleić. Bo one się później razem złączą i jest problem. To jest jedno, a druga rzecz jednak wszędzie w domu, czy gdzieś tam, czy w garderobie mamy jednak ten kurz, jest jakiś pyłek, coś od ubrań, dlatego żeby to się tu nie przykleiło i wtedy nie ma tego komfortu, żeby to dobrze trzymało. Dlatego to jest, w takich BH jest bardzo ważne, żeby na to zwracać uwagę. Super. Ale masz również dla naszych pań, dla naszych może w przyszłości twoich klientek biżuterię. Ja oczywiście pokażę. Aniu, ty opowiadaj. To znaczy głównie jest biżuteria ze stali chirurgicznej, bo to jest bardzo ważne. Bardzo dużo osób ma jednak alergię na ten nikiel. 316 biżuteria stalówka jest jedną z najlepszych biżuterii. Czasami też zdarza mi się, jeżeli klientki tego potrzebują, że
jest, rzeczy są ze srebra. Mhm. Srebro 925 to takie najbardziej znane, bardzo dobre srebro. I biżuteria w złotym kolorze, w srebrnym kolorze. Taki kolor kupfa to jest takie bardziej różowe złoto. I w sumie, jeżeli chodzi o modele czy o wzory, to to się zmienia w... Zależy jaki sezon i ja mówię to, jakie okazje i kto co potrzebuje. Tutaj mam bransoletki. Też pokażę. Ja mówię, tego jest bardzo dużo, można bardzo fajne komplety robić, że tam i takie potrójne komplety, czyli kolczyki, bransoletka, łańcuszek albo podwójne, to też staram się dobierać do klienta. Ja również mam na sobie ubraną wisiorek, który dopasowałaś do stylizacji, którą dzisiaj mam od Izy i od Agi, od firmy Déjà Vu, więc sukienka, a dodatki, kolczyki oraz wisiorek jest od ciebie. Dokładnie. Ale to nie wszystko, bo jeszcze pokażemy zapachy, które do nas też przywiozłaś. Proszę nam opowiedz, a ja jak zawsze pokażę. To jest firma, z którą pracuję od roku, Romeron, bardzo fajna firma, jeżeli chodzi o zapachy, bardzo trwałe zapachy, fajne, bo można sobie kompletować, na przykład jeżeli ktoś gdzieś tam ma w pokoju stać zapach i by chciał, żeby popryskać sobie jeszcze na przykład pościel albo poduszki czy firanki, można do tego dokupić właśnie takie rozpylacze. Są też zapachy do samochodu, produkty są sprawdzone, długo się utrzymują, ładnie pachną i no, w sumie rok pracuję już z tą firmą, jestem bardzo zadowolona i w sumie klientki też, bo pytają zawsze. Aniu, powiedz nam, gdzie można ciebie znaleźć, na jakich stronach? Powiem tak, ja głównie na Facebooku albo pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Anna Król, albo pod stroną Bling Bling, w sumie to jest połączone, na Instagramie, od niedawna na YouTubie, mam kanał YouTube'u, niedługo ukaże się też sklep online, czyli będzie można u mnie też rzeczy kupić normalnie w online shopie, dlatego no i na live'ach. Aniu, dziękuję Tobie za przyjazd, za prezentowanie swoich rzeczy, które sprzedajesz, które można u Ciebie zakupić. Czego Ci życzyć na nowy rok? Czego mi życzyć na nowy rok? Przede wszystkim chyba zdrowia, a jak jest zdrowie, to reszta już też reszta pójdzie. Reszta przyjdzie sama, jak dokładnie. Ja to lubię. Jeszcze raz dziękuję, Aniu, i jeszcze zobaczymy się nieraz w naszym programie, czego sobie życzę oczywiście. Proszę Państwa, naszym gościem była Ania, która, jak sami widzieliście, ma dużo rzeczy do sprzedania. Od bielizny do biżuterii, od biżuterii i bielizny po zapachy. Więc zapraszam na strony Ani do zakupu tego, co Państwo tutaj widzieliście i życzę przyjemności w noszeniu akcesorii od Ani. Dziękuję bardzo, Katrin Belen.